Witam bardzo serdecznie, z tej strony Pan tutaj w kolejnym, trzecim już odcinku z Need for Speed Unbound, z fabuły oczywiście, i dziś zaczynamy jako hondziarz, życie hondziarza. Mamy naszego Civica EK9 z silnikiem B16B16 i słuchajcie, wchodzimy w ten samochód w tym momencie, wchodzimy w styl, w nadwozie, zawieszenie i glebimy ją. Ogólnie w dzisiejszym odcinku nie będzie muzyki, dlatego że w każdym odcinku, po pierwsze, to w każdym odcinku mam copyright strajki za muzykę, a po drugie chciałbym, żebyście dali znać, czy lepiej jest z muzyką, czy bez. No teraz jej nie będzie i nie będę też jej podstawiał na siłę, bo po prostu będziecie słuchać mnie, a może akurat tak będzie nawet lepiej, że posłuchacie sobie dźwięku silnika czasami, a nie nutek w grze. Lakier, no to zasugerujcie lakier, jakby, który mógłbym użyć w tym samochodzie. Efektów jazdy nie zmieniamy i tak dalej, i tak dalej. No i co, zobaczymy, jak sobie poradzi ten samochód w wyścigach, także wchodzimy na mapę. Także jeszcze to wkleję na początek. Łapka w górę, bo coś tam mało łapek w górę, było więcej. O, i jeszcze coś. Dziękuję bardzo wspierającym. Dziękuję wspierającym kanał. Teraz wyświetlam się wam przed oczami, bo wcześniej tego nie pokazywałem, a warto byłoby jednak ich docenić. Także postaram się o tym pamiętać i będą też w opisie. No i to jest tak, że musimy zdobyć teraz 20 koła do soboty, no nie? No i wtedy możemy nawet wygrać Defendera, Land Rovera. Natomiast, no co, klikamy sobie dalej, grandzie, grandzie. Musimy mieć 4 oczywiście auta, znaczy auta z 4 poziomów, AA+, SIS+. Kalendarz pozwala sprawdzić sesję i tak dalej, i tak dalej. No i co, zaczynamy sesję dzienną w niedzielę. I w sesji dziennej w niedzielę mamy 3 tutaj opcje, przy czym przy jednej jest łatwy szmal, czyli to jest darmowy szmal, darmowy udział, nie darmowy szmal, dobra. Dostarcz samochód dla Rydela, obstaw zakład poboczny i zniszczy billboardy. No to jest spoko, czyli to zrobimy. No i co, lecimy sobie tutaj w takim razie. Klasa wozu A, mamy B, także to nie da rady, tu jest B. Aha, mamy B, dobra, mamy B, tylko to jakoś inaczej tam, czyli B będzie tu, tak? Rozumiem, B. Nadrzeczny deptak. Gramofon. Wyścig szczurów. No dobra, to potrzebny nam jest ten właśnie wyścig. Opuszczamy garaż Rydela, tu mamy jakieś, widzę, strefy driftu, tylko naszym samochodem się tego nie zrobi i uwaga! 3, 2, 1... Hej, Marku, chcę pogadać o wyścigach. Czy to będzie... Przerwałeś mi! Jak za twoich czasów wszystko robiliście inaczej? Wiesz, kiedy ja się ścigałem, nie liczyło się tylko wygrywanie. Czyli to taka rozmowa. Ścigałem się z takim niezłym pyskaczem. Coś o tym wiem. Cały wyścig mielił ozorem. Raz mu pocisnąłem, rzuciłem wyzwanie. Powiedziałem, żebyśmy się ścigali nie dla przechwałek, ale o czynsz za kolejny miesiąc. Cholera. I co zrobił? Przeszliśmy od słów do czynów i po tym wyścigu zamknął gębę. Od tamtego czasu zakłady stały się codziennością. No, Rydel, mogę to ukraść? Jasne. Tylko musisz znać przeciwnika. Nie miej się za kogoś lepszego niż jesteś. Szybko można stracić kupę kasy. Kumam, Rydel. Dzięki, szefie, doceniam to. No i teraz będą zakłady. Więc lecimy na zlot i zakładamy się zaraz, że będziemy najszybsi na świecie, bo tak właśnie też będzie, bo jesteśmy najszybsi i jeszcze mamy Civica. No ale nie ma szybszego auta niż Civica. No co tu jest? Proszę was. BMW M3E30. Jakiś Hemikuda, Barakuda, kto i wie co to jest. Nissany jakieś dziwne w ogóle, szakotany, bosozoki. Dobra, ten jest godnym rywalem. Clipsior 350. Weź G-klasą w ogóle, weź odejdź, odejdź ode mnie. Wchodzimy w zawody. Proszę bardzo, kto tu będzie? Jaki w ogóle mamy poziom auta? Nie wiem, nie interesuje mnie to. Zakład 700, 550, 700, nie? Którego pokonujemy? Waru, bo my go nie lubimy, to Waru sobie wyzwimy. Rozpoczynamy. A, nie mam tyle kasy. Dobra, sorry, sorry, anuluj zakład. Nie mam tyle kasy, za bardzo mnie tutaj poniosło. To co, ryzykujemy i Chiltona, nie? No co, coś tam trzeba założyć, no kurde. Pyk. Nie, będzie Chiltonik, nie? Może się okazać, że Chiltonik nas nie, no, co, Civica pokona? Zastanawiam się, czy jest szybszy samochód na świecie niż Honda Civic, ale wydaje mi się, że nie. No i muzyka niby leci, ale nie będzie jej w tym wyścigu. Ale będzie Civic. O, nie możemy odcinać na starcie. Bo daje gazu i nie możemy. Dobra. No, 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 no. Dobra, chłopaki. O, to jest ten wyścig.
I lecimy, drodzy państwo. Od razu nitro, żeby pokazać im, kto tu rządzi. Civic leci na silnik naprzód. Dobra, gripowo. Dobrze, więc tak. Obi jest na pierwszej pozycji. Ała. Nie, proszę. Ała, nie. Dobra, ale ogólnie to... To nie jest tak, jak to zakładałem, że będzie, okej? Ale zaraz włączę Witeka, poczekajcie, bo naprawdę. Dobra, dawaj, Civic. O, bardzo ładnie. I co, nic? Żadnego bonusu za takie piękne, gripowe tutaj przejechanie zakrętu? No i mi się pad rozładował. No nie, no masakra. Dobra, to nie będzie łatwe. Ale spróbujmy, no. Tak jak mówię, tu jest jeden godny przeciwnik, reszta mniej, ale ogólnie wypadałoby coś zrobić. No Civic też w sumie lata bokiem, więc to... Najwidoczniej musimy z tego korzystać. I latać z tym draftingiem, nie? A kurde, on jest szybki, ten Varu, nie? Varu akurat jest całkiem spoko, ale zobaczcie, musimy tutaj robić ten, power slide'y, wtedy to się udaje. Albo latać bokiem, no tak też możemy, no. Tylko że Varu, wydaje mi się, że jest szansa, że wygra ten wyścig z racji na to, że no po prostu jest mega szybki względem tego, jak my jeździmy tutaj. Ale może nie, może z Civiciem właśnie tymi naszymi power slide'ami to ogarniemy. No, myślę, że ogarniemy, zobaczcie. No, tylko widzicie, no fizyki trzeba się nauczyć. Jeśli chce jeździć mega gripowo, power slide'ik, cyk. To Witek Power, ty. Pyk. I jeszcze. No, dawaj. Pszt. Pyk. Nie, no. Ale wy jesteście wolni wszyscy, nie mogę, nie wytrzymam. O, tu jest jakiś wewnętrzny w ogóle tor, ale nie, to jest chyba ten, tak? Ten przejazd. Patrzcie, co się dzieje. Civic co boczulem robi cały zakręt. No nie, no życie hondziarza, no mówiłem, że życie hondziarza, tak? Proszę was. Proszę was. Ale tylko was proszę. Żebyście bili mi teraz brawa wszyscy. Hashtag brawo na czacie. I to nie za to, że ja to wygrałem, bo to było pewne, tylko za to, że jestem tak świetnym kierowcą. Ach, obława, mnie to nie interesuje, po prostu jestem za szybki. O, ukończono zakład poboczny, no wiem. Hej, skoro krążysz po mieście, możesz odebrać samochód Buick Grand National. Chcą sprawdzić, mogę. Jak szybko może jeździć z prawdziwym kierowcą za kółkiem. Mogę. Znasz jakiegoś? Tak, powiało sucharem. Czy jak głównie Civic, ale mogę. Jasne, pineskę. No. Wyślij lokalizację. No, wyślij. Strasznie się jaram. Królewska fura. Klasyczny muscle z lat 80. Wymarzone auto ojca. Nazywał je zabójcą korwet. Niech będzie dumny. Niech będzie, no. Zero press. Przepraszam bardzo, pana. To co? To jedziemy po Buicka, rozumiem? I to jest ta droga po Buicka, czy nie? Spróbuję dowiedzieć się czegoś o Jas i ekipie, z którą się wozi. Mam przeczucie, że nie tylko ona stoi za Grandem. Serio? Wow. Jak na to wpadłaś? Przez o nie, nie tu. Może wozi ludzi za kasę? Twoim samochodem? Nieważne. Mam ochotę na bubble tea. Noro! Nero, ej, typowa laska, co ma ochotę na bubble tea. Normalnie każda kobieta zawsze. Coś tam mówi, ale no, idę sobie zrobić kawusie, nara. Wiecie co? Dajcie mi Buicka. Chcę go odebrać i uciec policji. I co, on gdzieś tutaj pod spodem siedzi, tak? Tak sobie tutaj... Ale nie, ja muszę bokiem wjechać. Siemano. Rozpoczynamy, no to od razu, nawet bez gadania. Jechałem lepszym samochodem niż ten, co będę teraz jechał, ale to nic, dobra. Fury Ridela. Pospiesz się, zarobisz więcej. O, proszę was. No dobra, to nie był doskonały start, ale to nic, lecimy. Sytuacja ciekawa. Czemu on nie skręca? To auto nie skręca, autentycznie. I bokiem też nie leci. Nie to co Civic. No,
Zaraz zobaczycie, par. W ogóle nie liczy się tutaj, jak ten samochód przetrwa, w sensie w jakim stanie. Dobra, leci bokiem. Uuu, jak przedłuża boki. No dobra, jest fajny. Po prostu trzeba masę wyczuć. No ale że muscle-kary mają masę, to dobrze w tej grze. Znaczy, że to jest troszeczkę realistyczne, jakkolwiek, ponieważ gdyby ten samochód sterował się jak Civic, powiedzmy, czy jak, nie wiem, nasze poprzednie S4... No i gitara. Nasze poprzednie S14 to nie byłoby fajnie. A tak to jest, tylko że nie rozumiem, czemu ten samochód mogę zniszczyć i się to nie nalicza jakoś negatywnie. Ale okej, no jeśli mogę go zniszczyć, no nie ma żadnego paska zdrowia z tego, co widzę. Ej, ale ten czas to tak płynie, kurczę, całkiem szybko. Znaczy, no tak normalnie płynie, ale chciałbym go dostarczyć szybciej, w sensie na czas, nie? Tak o 700 metrów, dobra, to zdążymy. Natomiast no ogólnie wcale to nie jest takie easy peasy lemon squeezy. Wcale to nie jest takie hop-siup, żeby go dostarczyć, bo też latam po ścianach, to w sumie moja wina, ale no ogólnie... No i wcale nie jest zniszczony. Dobra, mamy najwyższą kasę. Dalej, wolałbym to zrobić ładniej, natomiast... Ja nie hamuję, bo ja mam Civica. Dostarczona. Tak się jeździ. Klient był pod wrażeniem. Powiedział, że będzie nas obserwował na Insta. Mamy Insta? Ekspres do kawy? Test nie założył? Gdzie? W kuchni? Nie. O nie! To social media. A kobiecie to było. Coś, Mr. Rice. Czekaj. Dobra, mam. Jest filmik z psem na deskorolce i ludźmi jedzącymi pierożki z drogich Adidasów. Dobry kontent. Okay, sam to rozwinie. Widziała psa na deskorolce? Na razie. Jedź, Hondo. Dobra, następne zawody za chwilę. Nie powiem, czego to są zawody, wy bardzo dobrze wiecie. I co? I daleko mam do nich, czy nie? No trochę mam do nich chyba tych meterków, nie? Rekord życiowy to był mój właśnie. No Civiciem zawsze się robi rekord życiowy po mieście, bo Civiki są najszybsze. No tutaj będzie teraz ręczny, albo nie, bez ręcznego. Patrzcie, co się dzieje. Czy to był... Czekajcie, to się nabija jako drift w ogóle? Zaraz zobaczymy. Tu polecę sobie tak trochę. Tak jest, drifting. Drifting. Drifting Civiciem. Możecie tutaj, że tak powiem, możecie marzyć, żeby tak jeździć jak ja tym Civiciem. Nawet nie jest zabawne, wiecie? Dobra, co, nie patrzymy na rywali, bo nie chce mi się już z nich śmiać. I mamy oczywiście wyścig uliczny, łatwy szmal, easy szmal. Mamy 7300, dużo mamy, więc co, zakładzić jakiś ten? Moja przewidywana pozycja, żałosne. Justicia, wyzywam cię, wariatko. Niszczymy ją, ale psychicznie musimy ją zniszczyć. Niech posłucha Witeka, tylko posłucha Witeka i to jest zniszczenie psychiczne. Ona nie będzie miała siły biegów zmieniać. Ja wiem, co to jest za wyścig, mam tu... To nie jest najlepsze auto do tego wyścigu, ale nie jest też najgorsze, okej? Okay? Poużywamy sobie tych strzał... Dobra, cichutko, no. Nie będę mówił, dlaczego zaczynam to od nowa, to wydarzenie. Ruszmy dokładnie, idealnie. Dobra, wiesz co? Dobra, i tak, patrzcie, co się dzieje. M330, nie? Jedziemy za nią. I to jest koniec, to jest zaraz koniec, patrzcie. Wkręcam się na obroty. Jest koniec, dominacja to jest. Cyk. Inny Civic tak samo. Dominacja zaraz będzie, uwaga. Jedziemy tędy, bo tam, kurde, górą to się boję, nie? Trochę się jeszcze boję, jeszcze się cykam. I pyk. Boczulino. Oh yeah. Ale jesteście wolni wszyscy. Nie mogę, nie wytrzymam. Po prostu nie wytrzymam zaraz, naprawdę. Pięknie, dobrze. No G-klasa, nie? Ja wam powiedziałbym, co może zrobić G-klasa. Ale nie pora. Dobra. Cyk. Lekki boczulino. I nara. No i tyle, no i co? I tutaj od spodu, to już gripowo. No, ci, którzy nie potrafią opanować prawdziwej mocy, tak właśnie kończą, jak ci panowie tutaj za mną. Bo nigdy nie mieli do czynienia z taką mocą. Nie mieli do czynienia z taką potęgą po prostu i powerem. No bo jednak to jest Honda, nie? Ja nie będę tak cały odcinek wam o tym mówił, ale... Po prostu ja wam... Żebyście się zmierzyli z prawdą, tak? Że to jest Honda CV. I wy tam bierzecie sobie Eclipse'a, Eclipse'a, silnik od Mitsubishi, tam Lancera, Pogadaliście sobie już, tak? Fajnie? Jakieś 4G, coś tam, B16B. To jest moc. Proszę.
Nawet nie muszę używać tego nitro, ale robię to po prostu, żeby śmiać się z tych moich przeciwników. O, tę trasę kojarzymy, co? Kojarzymy z trailera. Z każdą ulicę, którą widziałem w jakimś filmiku przed tym, będę mówił tak, no tę trasę kojarzymy, nie? O, lecimy na górę, musimy. Każdy tutaj skacze i ja też. Siemano! Aha, i co, i tu już? No to super, no to ekstra, naprawdę. Sobie górą polecieliśmy, znaczy no nabiliśmy sobie nitra zawsze, nie? Proszę bardzo, co tu się dzieje? Państwo drodzy. A oni w ogóle są dominowani tak genetycznie, że to nawet nie ma sensu... Nie no, zaraz idę do kryjówki, ustawiam trudny poziom, bo... Nie, ten mi ich nie żal, powiem szczerze, naprawdę. No. No i wygrany wyścig jest easy. Nie, że to było łatwe. To było za łatwe, okej? Okay? No. No i dalej, no co będę gadał, no. Może sobie stunigujemy CV-czka. Przemyślimy to. Tu jest jakieś graffiti do zebrania, nie? Aha, i się wjeżdża w to i tyle? A nie, zbiera się, dobra. Dobra. I tam jest taki do zebrania, taki kurczę ten, kikut, ja chcę... Jedziemy po schodach, no Hondo można. I co to jest? Aha, billboard. No to go zniszczymy już, no kurczę, zawsze jakiś billboardzik. Zawsze kasa wleci, nie? Dobra, no i co teraz robimy? Jakiś jeszcze ten, zawody? No to zawody chyba, jedziemy tam. Jesteśmy za szybcy, żeby nas policja wykryła, patrzcie na to, uwaga. Mary! Dziękuję bardzo. Pyk. I pyk. Słuchacie teraz wiadomości z nad jeziora w KLM. Tak, pokaż jeziora nad jeziora. Już za chwilę dalsza część wyjątkowego wywiadu z burmistrz Stevenson. Pragnę zapewnić mieszkańców Lakeshore, że ich bezpieczeństwo jest dla mnie najważniejsze. Wiem, że zwiększona obecność policji na ulicach wpływa na nasze codzienne życie. Prawda, prawda. Zaufajcie mi. Słyszę wasze głosy. Jestem z wami. Niektórzy twierdzą, że za bardzo skupia się pani na walce z... Dobra, no już nagadaliście się? Dzięki bardzo. Dobra, zawody od razu, co to za wyścig? Dobra, no ile, jaki zakład ten? 850? Wyzywamy, rozpoczynamy. Ogólnie to jest tak, że w tym trudnym poziomie, zamiast takich normalnych, czyli 100% życia i tak dalej, mamy 60% i w ogóle. Myślę nad tym, nie? No, tym jest przyjemnie, tylko znowu jak będzie za łatwo, to nie będzie się chciało tak... Nie będzie się starał człowiek, ale no CV-kiem się nie trzeba starać, bo i tak jest za szybki. Także to zależy, nie? Nie powtarzam tego wyścigu, tylko napawam się zwycięstwem. Napawam się zwycięstwem i napawam się dominacją genetyczną nad tymi tutaj przeciwnikami, tak? Sytuacja wygląda tak, że ja muszę im pokazać po prostu, kto jest najszybszy. No i dlatego też powtórzyłem wyścig, ponieważ oni jakby nie zrozumieli jeszcze, że... Jakby to powiedzieć, że po prostu jestem tak szybki, że nie mają ze mną szans żadnych. No i muszę im to jakby uzmysłowić, nie? To jest takie moje zadanie, takie małe zadanie, prawda, takie codzienne. No, żeby każdemu kierowcy przekazać, że jednak ja jestem tym najszybszym. Zapominam cały czas, że tu jest to drugie nitro, ale to nic. Tutaj lepiej nie lecieć na górę, tak polecam wam, lepiej nie lecieć na górę. No i taka dominacja to jest, no powiedziałbym, prosta sprawa, tak, nad nimi tutaj. No pokazywanie jednak tej wyższości to jest normalne, no. Boost w ogóle jest z nami, gościu, który nazywa się Boost, czyli ma uturbionego tutaj Mitsu, uturbione, no, co się zgadza oczywiście, w przypadku GSX-a. Ło! Dobra, ale może być ciężko z nim tutaj walczyć, tak szczerze mówię, i dlatego musimy troszkę bardziej poużywać tych wszystkich tutaj strzałów, bo bez tego będzie ciężko, nie? Czyli tutaj musimy teraz tak, wjechać szybko, pozostać przy linii, żeby tutaj wylecieć z dobrym boostem. Tu. Hops. Jeszcze żadnego tego super boosta nie miałem, ale to nic. Dobra, gripik i omijaj, dobrze, świetnie. I teraz tak, tutaj no naprawdę siedzi nam na ogonie, także to znaczy, że jest szybszy niż my, w teorii. O, ale już tutaj się zagubił coś, dobra, no to co, no to dominacja genetyczna Hondom, no co ja będę mówił, no. W tej grze jest tak, że albo wygrywamy wyścig tak bardzo łatwo, albo się męczymy, nie?
Ty kolego! Czy ja zniszczyłem tę policję? Serio? Ona we mnie wjechała, ją zniszczyłem? Szanuję, nie? Naprawdę szanuję. Siebie. No bo jestem najszybszy. Cichutko, tak ci, ale ci, ale cichutko. Już. Spokojnie. No i kasa zdobyta. Poziom obławy nas jakoś średnio interesuje. No mamy to, no po prostu mamy to, troszeczkę tutaj, gdzie jest jakaś stacja. Nie ma żadnej stacji po drodze? To wygląda jak stacja. A w ogóle tu są jakieś takie dziwne obszary i to jest obszar, gdzie jest, aha, jest graffiti. Zbierzemy sobie graffiti. Graffiti misiowe. I dalej jest jeszcze coś tutaj pod o, tu coś jeszcze jest. A, to są billboardy, dobra. No tak, to są billboardy jeszcze do zrobienia. Tu gdzieś w pobliżu jakaś policja. Ale to nas jakoś średnio interesuje na razie. Mam nadzieję, że nas nie zacznie gonić. O, nie widzi nas, bardzo dobrze. Tu są części do samochodów, no to co, lecimy do kryjowy, nie? Po drodze billboardero. Pyk. I kaska, w ogóle jak ta kaska łatwo wlatuje przy takich billboardach i w ogóle. Super to jest, naprawdę, bardzo mnie to cieszy. Tylko rozumiem, że do kryjowy będzie trzeba przedostać się w inny sposób, dobra. Z racji na to, że zdobyliśmy dużo pieniążków w jednej sesji, to dostaliśmy za 12 koła takie tutaj rzeczy. No ale nam to jakoś, no dobra, no ten Buick, spoko. No i przerobimy sobie troszeczkę Civica, ale to co, teraz przerabiamy? Chwila, możemy w ogóle coś mechanicznie tutaj teraz? Bo musimy chyba teraz auto zrobić do klasy... A, no nie, jakby fajnie, jakby on był w klasie A, bo w klasie B to on już tak sobie tutaj nie radzi. Z drugiej strony, jak zaczniemy sesję niedzielną, to nie wiadomo, czy tam nie będzie wyścigów klasy B znowuż, także to wypadałoby zobaczyć, nie? Mamy coś klasy B? Mamy, dobra, także niedziela to klasa B. No i mamy to chyba te same wyścigi, co wcześniej. University tutaj mamy, tu mamy coś, kanał burzowy, dalej tu jest już klasa A, także no będziemy musieli sobie na pewno przerobić Hondzinę. No i mamy jeszcze jakieś wyzwania, nie? Czyli nitro 5 razy do zrobienia i to tak bez problemu, tylko ten zryw. Długi skok, no to może być trudniejsze i stacja benzynowa też drobiazg, więc lecimy tutaj i będzie to oczywiście... O, mamy dwa tory, okej, znaczy mamy dwa wyzwania. Król zakrętów to my zresztą, więc co? Lecimy tutaj, nie? No problem jest taki, że ten samochód nie przyspiesza najlepiej i to jest wyczuwalne. No ale spoko i ogólnie wiem, że na mapie się zbiera miśki. Słuchaj, mam dla ciebie parę lepiej płatnych zleceń, jeśli nie boisz się pobrudzić rączek. Trochę kasy się przyda. A czego Rydell nie widzi, tego mu nie żal, nie? Bo ostatnio to tak świetnie się skończyło. Warsztat okradziony. A teraz ja próbuję odzyskać swój wóz. Mówisz to coś? Aha. Tylko nie zapomnij o mojej doli, żebym nie musiała połamać ci kciuków. Żart! Na widok krwi robi mi się słabo. No dobra, zamawiam ramen i będę oglądać ten nowy reality show, w którym wypuszczają ludzi nago na scenę i każą śpiewać za ubranie. Finał sezonu. Może ktoś w końcu dostanie skarpety. Fajna opcja. Nara! I ona się najlepiej żegna, nie? Aktorka głosowa musiała to być bardzo zadowolona. O, zbierze... Graffiti. Ale zgasło mi. Ale ładne, dobra. Zlot. Te same auta, te same. Nie obchodzi mnie to. Niszczę was. Niszczę was, mam tylko dolot zrobiony, ale was niszczę tutaj. No to co, zaczynamy od tego najbardziej krętego i kto tu? Justicia. Bo ona ma najmocniejszy samochód, tak? No w ogóle nie wiem, jaki mamy poziom tego auta. Czy to jest istotne? Czy ile byśmy nie mieli poziomu, to i tak mamy najszybsze auto. Nawet jak mamy mniej mocy, to po prostu tu jest, wiecie, masa i... No, zwrotność, nie? Tego samochodu. To jest wszystko. No i jeszcze gleba, nie? W ogóle oponka taka troszeczkę... balonik. No, ale to nic. Ty to już weź mi, daj spokój. A, bo ty musisz pokazać, że ty jesteś najszybsza, tak? W ogóle jakbyśmy mieli czasami drugą pozycję, a wygramy zakład, to w sumie też spoko. Dobra. Dominacja od startu oczywiście. Tylko dajcie mi tu wjechać. Dobra. I teraz Justicia się wzięła na pierwszą pozycję tutaj wyniosła.
Ale my oczywiście wykorzystujemy tutaj pyk zdolności chądziarskie. No i pięknie. Siemano. I w ogóle bardzo fajnie zarabia się kasę na tych billboardach. Bardzo mi się to podoba. Że właściwie to wjeżdżamy sobie w billboard i już mamy jakąś kasę zarobioną i za każdym razem jakby widzę, że tak samo jest z tym zarabianiem kasy na... Ała. Łatwo też zniszczyć samochód. Zarabianiem kasy na, no, fotoradarach chociażby i tak dalej. Na tych wszystkich aktywnościach w mieście. Kiedy wjeżdżamy w sam środek miasta, to troszkę tutaj widać, że ta gra, znaczy lagów nie ma, ale tak jakby troszeczkę mi spowalniała. Chociaż może to jest tylko takie wrażenie, ponieważ strasznie dużo efektów się pojawia na ekranie. Drafting. Za tym zakrętem wyprzedzamy ich obydwoje. Cyk. Jednak nie, dobra, no ale to Justicia i tak nie może wygrać, nie? Nie możemy jej na to pozwolić, tylko że ona jest szybsza od nas o wiele. Więc zaraz zrobimy coś, żeby nie była. Oh yeah, my god, oh yeah. I tu w drugą jeszcze pyk. I jeszcze w tę stronę. Ło, no nie, no po prostu... Piękne. Prawo, lewo, prawo, lewo. I mamy to. No i mamy wszystko, jak znaczy będziemy powoli sobie zaliczać te wszystkie wyzwanka. Jednak dobrze jest używać Nitra w tej grze, bo może być trudno bez niego. I Justicia jest blisko nas, ale tym razem za pierwszym wszyscy będą pokonani. I fajnie, że mamy inną trasę niż poprzednio, bo po prostu teraz jest to no uzasadnione, tak? Że jeździmy sobie inną sesję, no i inne wyścigi, a nie ciągle to samo. Dobra. 800 tysięcy, no pokonujesz, przewidywana, dobra, i teraz ten poziom obławy bardzo się zwiększa, ja się zaczynam bać, bo mam Civica, nie? Ale spoko. I co, zawody kolejne? Lecimy, nie? Chociaż tu też były zawody w tych jakby... A jak wam poszło? Źle, test chyba też bierze udział, a to już coś. Fajnie. Wiesz, że Jasmine zrobi wszystko, żeby wygrać, nie? Tak, to czuć. Więc auto ma być tip-top. Ma śmigać aż miło, żeby nie było. Ma śmigać aż miło, żeby nie było. No wiesz, poprawię go osiągi i zarób trochę kasy. No jasne, łapię. Tylko pierwszy słyszę. Niezłe, nie? Może wrzucę to na koszulkę. Dobra, widzimy się w warsztacie. Jak tam chcesz, Ryder? Żeby Civic nie wył. A chyba kasę zdobywamy, jak pobijamy swój rekord. A nie za każdym razem przejeżdżając przez fotoradar. I co? Seryjny Civic niszczy wszystkich, wyścig uliczny. No nie jest to najlepszy wyścig dla nas. Justicia, o nie, Obi tym razem, dobra, więc Obi ma najlepszy VMAX. Ogólnie to jest tak, że na przykład jakieś auto jest najlepsze w danym czymś tam, to ma najwięcej kasy tutaj, to co? Obi, no spróbujemy, no nie... spróbujemy, tak? Będziemy draftować, będziemy używać strzału i będzie dobrze. Trzeba użyć jakiejś stacji benzynowej po drodze. O, jesteśmy w Qingqiangciągu, więc tym bardziej mamy auto, które jest stamtąd, azjatycką moc i to jest nasza dzielnica. Dlatego tutaj no, nie damy im tej satysfakcji. Tak, no, uspokój się. Ha, stary, no właśnie. Lecimy. Dobra. I teraz tak, co tu widzę już na początku? Widzę, że... No to się pościgamy. Drafting leci. Tylko niech trwa cały czas. Oj, pod prąd, dobrze. Niech się to ładuje. Pyk i mamy to. Dobra. Tak ma być. Tak ma być, bo będzie ciężko inaczej. Więc musimy tego używać jak najwięcej. Bo oni mają lepszy VMAX o wiele niż my. Dobra, Bill Champa mamy tutaj jakiegoś zdobytego, świetnie, i zaraz nawrocik, na którym zdobędziemy sobie troszeczkę tutaj nie tyle, że przewagi, co przewagi. Dobra, lecimy pod prąd, żeby oczywiście nabijać sobie berścik. Nie będzie to najprostsze, ale myślę, że zawsze coś tam nam da. Ktoś jest bardzo blisko nas, krytycznie blisko, że tak powiem. I pyk. O nie, ty! A dobra, Obi jest za nami, ale i tak, ej, nie może tak być, to mi się nie podoba. Nitra mamy mało, także musimy pod prąd, drafting i tak dalej. No i ścigać zakręty, bo widać, że boty też to potrafią, także niestety.
Dobra, po tym zakręcie wiecie co robimy. Tak, zarąbiście. Zarąbiście po prostu. Świetnie nam to wyszło. Lepiej się nie obi... A, przepraszam, nie powinienem ramować, wiecie? Muszę się oduczyć, bo... O, te auta, co stoją na poboczu, to może być to. To może nam naładować pyk. No nie, no słabo. Bardzo słabo. Ja właśnie żadnych nie mam. A, boję się, że... Chociaż czekajcie. Proszę, niech się coś stanie, niech się coś stanie. No nie, no drugie miejsce, nie? A jaka jest różnica w ogóle kasy między pierwszym a drugim miejscem? Bo może sobie zostaniemy już i nie będzie tutaj problemu. Zaraz zobaczymy, ile tam kasy. Różnica jest 400 kasy. Mogę dalej, aha, czyli jak sobie, mogę sobie zresetować tylko jeśli nie dokończę wyścigu. No dobra, dałem jej raz wygrać, tak, raz jej dałem wygrać. Zapomnijmy. Ten jeden raz, tak. No, nie interesuje mnie radio, ale interesuje mnie, że w tych zawodach dominujemy, aha, tu, dominujemy wszystkich i to jest pierwsza pozycja. No, dałem ci wygrać. Ale teraz niszczę cię w tych zawodach. Przepraszam, że tak na ciebie mówię, może nie zasłużyłaś na takie traktowanie. Ale po prostu są granice i zostały przekroczone w tym momencie, no i nic z tym nie zrobię, tak? Ten jeden wyścig, tak? On był szalony, naprawdę. A takie jest życie chądziarza też, trzeba wziąć to pod uwagę, że jednak życie chądziarza w pewnym sensie na tym właśnie polega, na tych wzlotach i upadkach. Okej, więc wyścig muszę zacząć z lotu, dlatego że ktoś bardzo chciał do mojego pokoju tutaj wejść i coś zmienić, więc tak to musi już zostać niestety. I w takim też wypadku, no co poradzę, no co poradzę, po prostu kontynuuję dominację nad moimi przeciwnikami, która no jest bezapelacyjna tutaj, można powiedzieć, że jest wręcz potężna. O, zobaczcie, zobaczcie co tu się dzieje. A, policja, nie policja. Dajcie spokój, będziecie się jakieś policją przejmować. Ja tutaj, o, proszę bardzo, nitro i muszę jakoś do nimi nadążyć, bo będzie ciężko, nie? Inaczej będzie naprawdę ciężko. Nie mam dwubiegunówki, tylko po prostu tak to wygląda, no. Dobra. I pyk, o, to było fajne. Dobra, nie ga... Policja jeszcze nas wyzywa, to jest w ogóle najlepsze, nie? A swoją drogą, ciekawe, czy jak się zniszczy jakby wszystkie te słupki, to czy w tym momencie może spaść na przykład taki most, czy coś, no nie? Na przykład Moswander, to jest top 10 mostów, Moswander. Mamy zaparkowane auta, musimy sobie z nich brać troszeczkę tutaj, o, bonusiku. Hops! Dobra, ale ty mi... Nie mów, co ja mam robić, nie? Przemasakra, to jest przemasakra jakaś z nią. Naprawdę. Ale no miała rację, że się nie utrzymam. Nie mogę jej teraz dać wygrać, nie? Nie możemy w ogóle tego powtórzyć, to jest najlepsze. Czyli możemy jeszcze stracić zakład. Proszę bardzo. Cyk. Idziemy za nią, idziemy za nią. Mamy 70% trasy. Niech się to naładuje, proszę, proszę, szybko, 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 szybko. Ładuj się, ładuj się, ładuj się, ładuj się. Dobra. 3, 4. Co to było w ogóle? Masa nas, naszego samochodu nas pokonała. Masa Civica, dobra. Mamy 92%. Czy jeszcze się uda wyprzedzić? Myślę, że nie ma szans. Ale spróbujmy. To jest moja szansa. To jest moja szansa. No nie! No nie, no właśnie, no nie. A była szansa. Ale zawsze coś zarobiliśmy, tak? O nie, teraz to w ogóle musi... To będzie ciężkie, jeśli policja nas zacznie teraz... No bez żartów chyba. Czemu jacisz bokiem, ty? Dobra, to będzie ciężkie, to będzie mega ciężkie.
No to fajnie, drodzy moi. Dajcie znać, jak możemy pomóc. Niedługo wypadniemy z tego cholernego wyścigu. No zobaczymy. Civiciem. Szok po prostu. Wyeliminowano gliniarza? Jak? Ostatnio widziano podejrzany bój. Nie wiem, gdzie jadę. To jest złe miejsce, to jest złe miejsce. Chociaż... Oja. Korweta. A nie, dobra. Tego to możemy zniszczyć zaraz. Gdzie się podziała korweta? Mogłem wjechać do kryjówki, w ogóle nie pomyślałem o tym. Że krążenie tutaj to nie jest dobry pomysł, chociaż... Centrala, kierowca uciekł. Pościg na trzecie na lodu! Cholera, mocno dostaliśmy! Oho... To będzie ciężkie. To będzie ciężka ucieczka, naprawdę. A nasz samochód też nie jest jakiś najmocniejszy w tym momencie, jeśli chodzi o poziom zdrowia. O. Dobra, trochę wymanewrowani zostali, ale myślę, że to nie wystarczy, bo są za szybcy. No właśnie. No nie, im jedziemy bardziej w głąb miasta, tym będzie trudniej. Zapomniałem o tym. Nie chcę zdać się złapać, bo mam za dużo kasy. Czy ja się właśnie zniszczyłem? Na szczęście nie. Dobra. Oh my god, gdzie jest jakaś stacja? Proszę, stacjo, błagam. Nie. No i posiłki. Mapę da się zobaczyć? Jest jakaś stacja? Stacja jest jakaś gdzieś tutaj w ogóle na mapie? Da się ją zobaczyć? Nie ma tutaj stacji. O kurde, no to chyba będziemy złapani po raz pierwszy. Oni mnie nie próbują zniszczyć, tylko próbują mnie złapać, to jest jakiś plus, ale to jest piąty poziom ścigania, my idziemy jednym z najwolniejszych samochodów w grze. Helikopter, wszystko tu jest, wszystko. Dobra, to się może udać. Trzymajcie się, niedługo będzie u was wsparcie! Chcesz się wymknąć z domu! O, udało się, dobra. Ale nie spociłem się, ale bliski spocenia jestem, naprawdę. 29 koła. No to co?
W następnym odcinku zaczynamy od tuningu Civica. Auto będzie polepszone tak samo. Czy nam zostało... A nie, bo teraz będzie dzień, więc tak czy siak tutaj nic już nie zrobimy w ten dzień. Ale będziemy ulepszać samochód też wizualnie. Ale najpierw chyba w ogóle trzeba go zrobić mechanicznie, więc co w osiągach możemy zmienić? To zrobimy już teraz. Dość szybko. Możemy go uturbić, ale czy chcemy turbo? Nie chcemy. Nitro, co my tu mamy? EQ. Mamy EQ Pro i ono nam da dużo, bardzo dużo. To sobie robimy mapę. Wolno ssak dalej, ale z mapą. I co tu jeszcze? Mamy Prodolot. Prodolot coś tam pomaga, ale co my tu jeszcze mamy? Podstawowy mamy kolektor, więc wydech możemy sobie też zrobić. I no, wydeszek to wypadałoby i mamy w klasie A już wtedy. O, proszę bardzo, z wydeszkiem mamy w A. Zawiechę możemy wziąć tak samo lepszą w sumie, ale w Civicu jest najlepsza zawiecha na świecie od początku. Więc co? Kolektorek? No to wychodzi, nie? Weźmiemy sobie już do A klasy. Proszę bardzo. I zostało nam trzy koła. Czy trzy koła jeszcze na coś damy? Jakieś coś tam zawiecha jakaś? Mamy tak. Zawieszenie drogowe, terenowe. Terenowego nie, drogowe. Spowalnia w terenie. Neutralne. I pro nam nie starczy, a na pro mamy... Oj, nawet niżej jest wtedy samochód. Dobra, zbieramy na pro zawiechę. I resztę już w następnym odcinku. Także dzięki za obejrzenie, dzięki za łapki w górę wszystkie. Właśnie muszę przypomnieć o łapkach w górę na początku. Także jeszcze to wkleję na początek. Łapka w górę, bo coś tam mało łapek w górę było więcej. I widzimy się w następnym. Cześć! O, i jeszcze coś. Dziękuję bardzo wspierającym. Dziękuję wspierającym kanał. Teraz wyświetlą się wam przed oczami, bo wcześniej tego nie pokazywałem, a warto byłoby jednak ich docenić. Także postaram się o tym pamiętać i będą też w opisie.